Społeczeństwa rozwinięte starzeją się. Prowadzi to do spadku liczebności populacji w wieku produkcyjnym i liczby kandydatów do pracy, zwłaszcza z młodszych grup wiekowych. Od 2015 do 2030 roku liczba osób w wieku produkcyjnym 15-64 lata obniży się o 11%, natomiast do 2050 roku o 28%. Wśród personelu firm sukcesywnie będzie wzrastać udział starszych pracowników. Aktualnie Polska, w porównaniu z innymi krajami europejskimi i OECD, ma jeszcze niewielki udział osób starszych w populacji pracujących. Ponadto wskaźnik zatrudnienia osób 55-64 lata w Polsce jest jednym z najniższych w całej Unii Europejskiej. W 2013 roku wynosił 40,6%, a jego średnia w całej Unii to 50,2%. Stąd wielu pracodawców nie dostrzega powagi problemu starzenia się społeczeństwa lub nie odnosi go do własnej firmy. Przykładowo, chociaż 68% pracodawców uważało, że starzenie się populacji może w kolejnych latach być źródłem problemów na rynku pracy, to już tylko 38% przewidywało wzrost udziału pracowników w wieku 50 lat i więcej w ich organizacjach i tylko 37% podzielało pogląd, że problemem starzenia powinny zainteresować się ich działy HR. Tylko nieliczni pracodawcy są zainteresowani zatrudnieniem lub utrzymaniem zatrudnienia osób ze starszych grup wiekowych. Wielu stereotypowo obawia się, że starsi pracownicy mają znacznie gorszy stan zdrowia niż młodsi, co istotnie zwiększa koszty ich pracy. Stąd sięgają do najprostszych, lecz nieuchronnie kończących się rezerw, tkwiących w wymianie starszych pracowników na młodszych. Badania Bilans Kapitału Ludzkiego z 2014 roku pokazały, że dla 75% pracodawców poszukujących pracowników młody wiek tych drugich był bardzo istotną kwestią. 60-latek mógłby znaleźć zatrudnienie tylko w co trzeciej firmie. Wiele stereotypów dotyczących zdrowia osób starszych nie znajduje potwierdzenia w wynikach badań. Badania epidemiologiczne pokazują, że przeciętny Polak w wieku 50 lat ma jeszcze przed sobą 15,4 lat życia w zdrowiu, a Polka 17,8 lat. Stąd trudno oczekiwać znaczącego ograniczenia ich zdolności do pracy przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Chociaż upływ wieku może sprzyjać spadkowi energii i witalności, to badania prowadzone wśród pracujących pokazują, że duże zmęczenie częściej odczuwają osoby młodsze niż starsze. Starsze osoby aktywne zawodowo rzadziej też narzekają, że praca jest ważnym powodem ich zmęczenia, podczas gdy młodsi przyczyn niedostatku sił poszukują głównie w sferze pracy. Mimo że wraz z wiekiem pogorszeniu ulega wzrok i zdolności poznawcze, to proces ten jest powolny. Jego wpływ na efekty pracy przed osiągnięciem wieku 65-70 lat jest ograniczony. Z badań wynika, że pogorszenie zdolności poznawczych i psychomotorycznych jest w wielu przypadkach kompensowane przez doświadczenie zawodowe pracowników. Chociaż wskaźniki absencji pracowników z powodu własnej choroby są na ogół nieco wyższe wśród starszych, to nieobecność w pracy spowodowana opieką nad członkami rodzin wyraźnie rzadziej dotyczy pracowników w wieku 50+. W przypadku pracowników 50+, pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy jedynie za okres do 14 dni ich absencji, podczas gdy w przypadku młodszych za 33 dni. W 2015 roku przeciętna długość absencji związanej z chorobą pracownika wyniosła 11,82 dnia w grupie 20-29 lat, a 13,13 dnia wśród osób 50-59 lat. Chociaż wielu pracodawców patrzy nie tylko na zdrowie i docenia różne mocne strony starszego personelu, jak doświadczenie zawodowe i życiowe, wiedzę, lojalność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, dokładność, szacunek dla pracy czy przywiązanie do firmy, to część myśli stereotypowo i przypisuje im negatywne cechy. Badania pokazują, że ten negatywny obraz zmienia się na lepszy wraz ze zwiększeniem zatrudnienia osób 50+. I intensyfikacją bezpośrednich kontaktów z nimi.
Procesy demograficzne spowodują, że pracodawcy będą napotykać trudności w pozyskiwaniu młodych pracowników i będą mieli do czynienia z coraz starszym personelem. Większość niekorzystnych procesów dotyczących zdrowia, uważanych za skutek starzenia się, to efekt oddziaływań środowiska życia i pracy, a także codziennych nawyków i działań człowieka. Są to czynniki, które w znaczącym zakresie można modyfikować, również w zakładach pracy. Istotne rezerwy pozwalające utrzymywać lub zwiększać produktywność firm są zatem ulokowane w trosce pracodawcy o zdrowie pracowników, niezależnie od ich wieku. Poprzez programy prozdrowotne w firmach można spowolnić pogarszanie się niektórych parametrów zdrowia personelu. Można też pomóc młodszym pracownikom na długo zachować zdrowotne atrybuty młodości, a starszym poprawić samopoczucie, sprawność, kondycję i zdrowie. Takie działania stają się w firmie nie tyle jej kosztem, co inwestycją. W zarządzaniu zdrowiem starzejącego się personelu bardzo istotne jest to, byśmy brali pod uwagę potrzeby, oczekiwania i też możliwości realizacji różnych działań związanych ze zdrowiem różnych generacji, różnych grup wiekowych pracowników. Często zdarza się tak, że bardziej koncentrujemy się tylko na tych młodszych, albo właśnie wchodząc w problematykę zarządzania wiekiem, bardziej koncentrujemy się na starszych pracownikach. Tymczasem zarządzanie zdolnością do pracy wymaga tego, by ludziom, którzy stanowią personel firmy i są w różnym wieku, adekwatnie do ich potrzeb i możliwości dostarczać różnych działań, które pozwolą im jak najdłużej zachować sprawność i zdolność do wykonywania pracy. Bardzo ważne jest, żeby młodzi ludzie mieli tak dostosowane stanowiska pracy, by jak najpóźniej pojawiły się negatywne konsekwencje, jeśli na tych stanowiskach pracy są takie warunki, które na przykład źle wpływają na układ kostno-mięśniowy czy na narządy zmysłu, ale równie ważne jest to, by uwzględniać już pewne ograniczone potrzeby i możliwości starszych pracowników i ze szczególną troskliwością dla nich przygotowywać stanowiska pracy, biorąc pod uwagę to, że mają oni utrudnione możliwości percepcji, troszeczkę słabszy wzrok, słuch, mniejszą możliwość dużego wydatkowania energii. Takim przykładem, który wskazuje na to, jak mogą być różne potrzeby zdrowotne w różnych okresach życia, jest chociażby z jednej strony profilaktyka raka jądra, którą oczywiście należy adresować w kierunku młodych mężczyzn, czy profilaktyka schorzeń prostaty, których naturalnymi adresatami są panowie bardziej dojrzali. Wiele firm oferuje pracownikom różnego rodzaju prozdrowotne benefity. Niestety przy tej okazji zdarza się wiele błędów. Bardzo popularne są w tej chwili abonamenty do obiektów sportowych. Rzecz w tym, że firmy oferują tego typu abonamenty, a niekoniecznie interesują się, komu oferują, jakie formy działań prozdrowotnych. Nie dla wszystkich pracowników, ze względu na ich chociażby wiek, stan zdrowia, stanowisko pracy, nie dla wszystkich odpowiednia jest każda forma aktywności fizycznej. W związku z tym zdarza się, że niektórzy pracownicy podejmują taką aktywność, która zamiast pomagać im, zamiast służyć ich zdrowiu, oddziaływuje zupełnie w odwrotnym kierunku. Zamiast na przykład odciążać kręgosłup, przeciążają ten kręgosłup dokładnie w taki sam sposób, jak pracownik przeciąża go na stanowisku pracy. Nie można też poprzestawać na pojedynczych działaniach, ale trzeba by połączyć je w taką spójną całość. To znaczy, jeżeli oferujemy kartę na chociażby siłownię, tak, na basen, tak, to warto również ułatwić pracownikom realizację tych właściwych aktywności. To znaczy powiedzieć, poinstruować, jakie ćwiczenia na siłowni byłyby wskazane,
jaki styl pływania byłby wskazany z punktu widzenia jego zdrowia. Istotne też jest, żeby dostosować te działania do wieku, czyli jeżeli oferujemy abonamenty na usługi sportowe, to zazwyczaj korzystają z nich młodsi pracownicy, natomiast starsi mniej chętnie uczestniczą w tego rodzaju działaniach. I w związku z tym firma nie oddziałuje na stan zdrowia tych osób, które potrzebują największego wsparcia, bo młodzi łatwiej sobie poradzą niż starsi. Często firmy prowadzą na przykład edukację zdrowotną. Tak? Z edukacji, z tych informacji, które przekazujemy w czasie edukacji, korzystają głównie pracownicy lepiej wykształceni. Osoby, które prowadzą mniej zdrowy styl życia, a osoby niżej wykształcone prowadzą mniej zdrowy styl życia. One właśnie nie uzyskują wsparcia ze strony firmy. Zarządzanie zdrowiem starzejących się pracowników może przynieść różne korzyści dla zakładu pracy, chociażby ograniczenie zjawiska absencji chorobowej. Jakie są to oszczędności? Tutaj niestety nie istnieją dane dotyczące tego typu oszczędności pochodzące z Europy, stąd trzeba posiłkować się danymi z Ameryki. I chociażby metaanaliza 32 analiz ekonomicznych tego typu przedsięwzięć w zakładach pracy, zrealizowana przez naukowców z Uniwersytetu w Harvardzie, pokazała, że na każdy $1 zainwestowany w tego typu przedsięwzięcia w zakładach pracy można uzyskać korzyści powyżej $2,5 w związku z obniżeniem zjawiska absencji chorobowej. Kolejna korzyść to ograniczenie zjawiska prezentyzmu, inaczej nieefektywnej obecności w pracy. Chodzi o to, że pracownik, który jest chory, odczuwa dolegliwości, ma złe samopoczucie, przychodzi do pracy, ale znacznie mniej sprawny, wydajny niż pracownik zdrowy, który ma dobre samopoczucie. Kolejny zysk dla zakładu pracy to zmniejszenie fluktuacji kadry, chociażby poprzez wydłużenie okresu aktywności zawodowej pracownika, co jest istotne z punktu widzenia prognoz demograficznych, które pokazują, że zmniejszać się będzie podaż młodych pracowników na rynku pracy. I tak chociażby polskie badanie pokazuje, że ryzyko skrócenia aktywności zawodowej, czyli ukończenia aktywności zawodowej przed osiągnięciem wieku emerytalnego, aż o 80% zwiększa odczuwanie przez pracownika jakiejś choroby, która subiektywnie ogranicza zdolność do wykonywania pracy, a aż o 200% zwiększona częstość korzystania z zwolnień chorobowych. W związku z tym można podejrzewać, że programy promocji zdrowia ukierunkowane na wzmacnianie zdrowia, profilaktykę chorób oraz wynikających z nich ograniczeń w codziennych aktywnościach mogą przyczyniać się do wydłużania okresu aktywności zawodowej. Czynnikiem, który ma wpływ na wydłużanie okresu aktywności zawodowej, jest zadowolenie z pracy. Badania jasno pokazują, że niezadowolenie z niej, brak satysfakcji z pracy może przyczyniać się do podejmowania decyzji o kończeniu, skróceniu aktywności zawodowej. I trzeba tutaj wyraźnie podkreślić, że programy promocji zdrowia dobrze realizowane, takie, które uwzględniają podmiotowość pracownika, wiążą się z dobrowolnością uczestnictwa, takie, które odpowiadają na realne, rzeczywiste potrzeby zdrowotne pracowników, mogą być traktowane jako forma pozapłacowego wynagrodzenia pracowników i przyczyniać się do poprawy satysfakcji z wykonywanej pracy. Badania Krajowego Centrum Promocji Zdrowia Miejsca Pracy, realizowane od lat, pokazują, że 2/3 pracodawców z średnich i dużych firm jest przekonanych, że integracji pracowników z firmą sprzyja realizacja działań z zakresu promocji zdrowia w miejscu pracy.